Dobrze, jeżeli chodzi o to, jakie są dzisiaj plany, to przede wszystkim mamy event epicki, mamy zwiadowcę bardzo zaniedbanego, od 2 tygodni się tutaj nic nie działo, więc dzisiaj głównie się na tym skupimy. Co tutaj na tym zwiadowcy? Przez 2 tygodnie były w sumie klikane tylko codzienne czynności, z tego co wiem, to możemy w sumie do kibla wrzucić, żeby już było z głowy. Mamy coś dla Barbara, plus 68, więc sporo, od razu możemy podmienić. Cyk, cyk, odzysk klejnotu, pyk, w taki sposób. Dobrze, tu mamy jakieś czary, nie, czary ciągle są useless, czary nam się niestety ciągle nie przydadzą. Dzisiaj w ogóle mi poleciała ostatnia platyna do tutaj arenki, więc teraz już nam zostały same skipy i będziemy sobie lecieć. A tak to generalnie co, no nic się tu nie zmienia, jeszcze musimy trochę podkarmić pupilki, żeby już zrobić ostatnie przejścia. Portal to sobie kliknę, jak się przebiorę. Tutaj twierdza nam stanęła 15. Twierdza nam 15 stanęła. Teraz sobie salkę chcę na 15 wbić, żeby już tutaj, powiedzmy, jakoś tą gildię wspomóc ją. Coś takiego. Teraz kwaterki lecą na 14. Tu sobie jeszcze przed streamkiem, a co za tym idzie przed odcinkiem, trenera na 11 postawiłem, serce 13, bo może jeszcze się przyda w lochach. No i co? I generalnie to tak na szybko, nie? Generalnie mówię, nic się tu nie działo, oprócz codziennych czynności. Tu jeszcze pirodliszkę pokonałem, to mogę wam pokazać i mamy trochę portalów do piekieł, też sobie pooglądamy. Pirodliszka kogutem setnym, bez żadnego problemu. Celadynek dokładnie, tak, właśnie powiem ci, że się zdziwiłem, że cię tutaj dzisiaj zobaczyłem na tym streamie, bo ty faktycznie jesteś tutaj niecodziennym gościem, ale miło mi, że wpadłeś, przynajmniej na chwilę. Jak najbardziej spoko i witam serdecznie. Pauza lochów taktyczna pod content? Nie, w sensie już dawno, dawno mogłem tutaj coś kliknąć i by padło i dużo leveli byśmy wbili, ale nie miałem czasu. Też w sumie bez weekendu epickiego to tak średnio, a teraz mamy ten event epicki, to możemy sobie coś poklikać. Ogólnie mam bardzo dużo lochów do zrobienia już w tym momencie na tym zwiadowcy, więc je sobie klikniemy, potem się przebierzemy i znowu coś klikniemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, i jeszcze muszę beryla z eventu odebrać, ale to zaraz, żeby mieć już 2 beryle. Do maksymalnych bonusów? Do maksymalnych bonusów to kilka lat, wiesz? Nie wiem, czy nie jest 5-6 lat. Coś takiego na free to play. Dokładnie, Megabill. Screenka, jak kupujesz jakiś pakiecik z moim kodem, wysyłasz mi prywatnie, albo na Discordzie, albo na Instagramie, albo na mailu. 3 są opcje, zazwyczaj ludzie wybierają Discorda, ale widziałem, że dzisiaj na Instagramie też sporo osób wysłało, więc tak, no. Ja to potem odczytuję, zawsze odpisuję, żebyś wiedział, że dostałem i dodaję do... Do czego? Do giveawaya po prostu, nie? Akurat oczekuję na pociąg, więc godzinkę myślę, że posiedzę. A, no to gicior, to gicior. Ja pierdolę, jakie tutaj emocjonujące walki. No ale jak widzicie, trochę się tych portali uzbierało. Co by tu powiedzieć. Dobra, od razu sobie przygotuję SF Toolsa w międzyczasie, żeby tu już zacząć klikać. Chociaż tak myślę, chociaż nie, najpierw tego beryla odbierzemy. Najpierw tego beryla sobie odbierzemy, bo dzisiaj już kończę te letnie fraj do zbiory. A drugi beryl się przyda tutaj. Dobra, i to mamy wczoraj. Tutaj mamy zwiadowcę, też jakaś dobiteczka. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Trochę grzybów mam przygotowanych. Dużo lochów, tak jak mówię, mam do kliknięcia. Całe piekło w mroku na pewno nam padnie. Wierzę, już chyba dzisiaj zrobimy, tak mi się wydaje, w końcu całą. Bo też się z tym, można powiedzieć, że no trochę ociągałem. No ale no nie chciałem po prostu niczego klikać poza jakimś odcinkiem, poza jakimś streamem, żeby wam o, dostarczyć kontentu, nie? Walcz na arenie 3 razy. Tu chodzi o tą arenę. No chciałbym to zrobić, lepiej by to było zrobić na wyższym levelu. Ale jeżeli musimy to zrobić po beryla, no to to zrobię, niech będzie. Pierwsze 350 właśnie wjechało. O, musimy zaraz jeszcze zobaczyć topkę, bez kitu. O kurde, ja tu muszę piwa wypić. A co za tym idzie, bym musiał awkę zrobić. Dobra, to jebać na razie tego beryla, potem to sobie zrobimy. Dobra, jeszcze topeczkę EU5, dokładnie. Jeszcze wam mogę pokazać, to też bardziej pod odcinek. Mamy pierwszy 350 THC w dalszym ciągu. Najwyższy level na serwerze, niemalże od samego początku tego serwera. Więc THC tutaj cały czas napierdala jak szalony. I to jest właśnie najwyższy level na serwerze. Wystarczy, żebyś item kupił epika i będzie beryl bez apki, bo ci 15 brakuje. A no w sumie racja. Bez kitu, nawet to samo pomyślałem dzisiaj przed streamem.
A teraz o tym zapomniałem, no ale to jest to, że ja na streamie nie myślę, jak jeszcze z wami gadam. To tak, to zaraz to zrobimy. No, więc najwyższy level niemalże od samego początku na tym serwerze, napierdala jak zwy, łowca demonów, piękna sprawa. Tak się prezentuje topka, mamy tutaj barda 345, tu mamy jakieś 347 z tego co widzę, łowca demonów tak samo. No i to są jedne z wyższych leveli. Już się odświeżyła. No THC napierdala jak zły, no co ja tu mogę powiedzieć. Nie mam nic do dodania. Tu mamy Warkiego też paladynę ładnie 335. Tu mamy Kewa wojem 337. Jak na woja też zajebisty wynik. No i tyle, i generalnie tyle. Gildyjka, jesteśmy top 4 ciągle. Twierdze nieważne, pupilki no też średnio ważne. Ile tutaj mają najwięcej? 70? Chyba 70, no. Tak mi się wydaje. Największa liczba pupili. No i podziemia, no to też mniej ważne. Sporo osób już ma 15. Dużo osób skipuje. Wiadomo jak to wygląda. Dobrze, czyli tak, kupujemy tego epika. Ja tutaj mam ulepszoną jakość przedmiotu chyba. Ogarniętą, dokładnie. Więc możemy sobie kupić jednego epika. Niech to będzie nawet ten, wyjebane. Żeby tylko to zrobić. Rozmontujemy od razu. Tego nie odbieram, bo na wyższym levelu. I cyk, i mamy odebranego beryla, pierwszy beryl na jakimkolwiek koncie. Ile nam daje? 469. No dobra, no chyba go wrzucę tak szczerze. Wydaje mi się, że go chyba wrzucę. Niech będzie do rękawiczek, bo one mają najsłabszego czarnego. No i co? I lecimy z klikankiem lochów, tylko muszę sprawdzić procenty najpierw. Lecimy. Najpierw wieża. Na wieżę mamy 26% w tym momencie. Wieżę już chyba sobie domkniemy. Powinniśmy w zasadzie na luzie tą wieżyczkę domknąć. Mamy 95. Chciałbym to zrobić. Zawsze nam jakiś goldzik też poleci do ewentualnego przebieranka. Jak ktoś nie ma żadnych numerków, a kupi za punkty dodatkowy numerek, to ma jeden. Dokładnie tak, żywie jest mocny gaz. Tak to działa. Na 317 się levelu się wieżę zamyka. No to zaraz dobijemy 317 i wtedy zamkniemy. Ale ogólnie to był 316 jak coś. Chyba. W sumie to nie pamiętam. Ale wiem, o jakim memie mówisz. Pierogi z mięsem złoto? Co ty mówisz? Nie no, przecież z mięsem takie niedobre. Ktoś tak mówił. Kiedyś. Pozdro YouTube? Dokładnie, pozdro YouTube, bo to idzie na YouTube'a. Bez kitu. To idzie na YouTube'a, więc widzowie z Twitcha mogą pozdrowić YouTube'a. A widzowie z YouTube'a mogą napisać w komentarzu pozdro Twitch. You know what I mean? Czy to normalne, że na 349 levelu nadal nie mam jednego potwora z karczmy? Normalne, masz po prostu pecha. Rób sobie karczmę codziennie i w końcu ci wpadnie, no nie? Na luzaczku. Dobra, lecimy dalej. Zostały nam 3 do pokonania. W sumie to może będziemy sprawdzać, co nam tutaj leci. A właśnie, runka, 13%. Ja mam tu 15. Musimy jakąś lepszą runkę też znaleźć na pewno. Plus 47 to jest w chuj. Podmienimy, nawet że to jest na wszystkie staty, niech będzie. Beka z was, jebać was kurwy z YouTube'a. No, elegancko. Eleganckie pozdrowionka tutaj dostali chłopaki. Tu mamy plus 15%, to nie musimy podmieniać. Robimy sobie odzysk. Mamy jakieś buciki dla Barbara. Plus 53, zajebiście dużo pancerza, więc wymieniamy. Muszę tutaj trochę wolniej robić. Ostatnio ktoś mi napisał w komentarzu, jak właśnie był wycinek ze streama. No, weź jeszcze szybciej to klikaj. To może wtedy będziesz popełniał mniej błędów. Wziąłem sobie do serca słowa tego widza i już teraz będę nad każdą decyzją zastanawiał się przynajmniej 3 minuty, żeby tutaj nie popełnić żadnego błędu i żeby wszystko było zrobione idealnie. Cianko Ceronix, tak, dokładnie, jest streamek i klikamy, no, bez kitu. Masz rację. I tak nikt tego nie oglądnie na YouTubie? Co ty pierdolisz? Właśnie na YouTubie to obejrzy o wiele więcej osób niż na tym Twitchu. Kiedy legendarny loch? Prawdopodobnie pod koniec września, wydaje mi się. Jak tam dzień mija? Bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, to w sensie niewyspany jestem, ale ogólnie to gituwa, no. Dobra, i ostatni. Czy nam to padnie z bomby? Sprawdźmy to. Spierdalaj, a do kogo to piszesz, kochanie? Nie możesz być taka toksyczna. Bo cię widzowie nie polubią moi. Ja do snu oglądam? A no też tak można. Słuchaj, wyświetlenie to wyświetlenie. A, do YouTube'a. Tak myślałem właśnie. Wyświetlenie to wyświetlenie. Nieważne, czy kurwa oglądasz to na sraczu, czy oglądasz to do spania, czy oglądasz to dla przyjemności. Klikasz ten filmik, tak? Dla mnie git. No padnij, proszę.
Ostatni. No fajnie by to było zrobić tak z bomby. Czy oglądasz, żeby zobaczyć Patusa? No właśnie, wycinki ze streamów to jest jedyna opcja, żeby zobaczyć tą patologię, która się tutaj odpierdala na tym streamie. Bo na odcinkach zwykłych jestem bardzo miły i sympatyczny. Więc no, co niektórzy ludzie lubią też taką moją odsłonę, co niektórzy widzowie. Dlatego lubią oglądać zapisy. Ale zapisy są ogólnie takie luźniejsze, nie? Ja na odcinkach to się tak strasznie spinam, w sensie mam jakiś plan na odcinek, staram się go trzymać, staram się mówić wszystko idealnie, a na streamku to wyjebane. Dobra, mamy to. Siedzi. Ukończ wieżę. Nie, nie, Katarina na 316, jak dobrze pamiętam. Niby taka wyprzedaż, a to tylko 4 pakiety, bieda? Wiesz co? Chyba zawsze były tylko 4, jak się nie mylę. Ewentualnie 5 może. Ale wiesz, też jest 25% na grzybki, nie? Więc to też jest więcej niż normalnie na koniec miesiąca. Dobra, mamy wieżę ukończoną, pięknie. Możemy sobie obejrzeć w sumie tą ostatnią walkę, bo to jest, można powiedzieć, najciekawsze. Czyli tak, wieżę mam już z głowy i teraz, może tak, przejdziemy od razu do takich lochów, które mi dają dużo expa, czyli to będzie strefa mroku, cyrk, grozy i piekło. Na tym się skupimy. Wysłanie, kto będzie miał wyższy level? A który ty masz Ceronix w tym momencie? To może coś pomyślimy. Kurwa, w ogóle ile tu uników musiało być z mojej strony? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No kurwa, typowy gameplay z wiadowcą. Kappa Pride'owy, no ale jest jak jest. Lecimy. Cyrk grozy. Na to mamy 7%, więc padnie w chuj. Bardzo szybciutko. 319 aktualnie, a to myślę, że do zrobienia. Myślę, że do zrobienia. Teraz mamy Woja, jego też sobie upierdolimy na luzaku. Pyk i dobra, i kolejny loszek. Lecimy, lecimy. Na tego było bodajże 5%, jak dobrze pamiętam. Więc też go sobie zrobimy i cyk, 314. Jezu, jak dobrze po takiej przerwie klikać te lochy, nie? W sensie to będzie tak kurwa cudownie padało, że aż przyjemnie. Z jednej strony jest to oczywiście strata dla postaci, bo przez 2 tygodnie robiłem awkę na niższym levelu, aniżeli mógłbym. Ale z drugiej strony, jak mamy teraz przez godzinę kurwa miażdżyć sobie te lochy, no to nawet jestem za, nie? Nawet może być coś takiego, warto było poczekać. To jest taki mini przedsmak stopowania, można by powiedzieć. Tylko że na stopowanie trwa 1,5 roku, a nie 2 tygodnie. Ale feeling podobny, powiedzmy. 5 minut bez przekleństw? Nie ma chuja. Nie będę już robił takich challenge'ów, gdyż jestem patusem, jestem hamem i prostakiem i nie potrafię wytrzymać 5 minut bez przeklinania. Więc po prostu już się tego nie podejmuję. Raz spróbowałem i mi to nie wyszło. Przepraszam. Być może kogoś zawiodłem, być może jest tutaj jakiś widz YouTube'a, który stworzył sobie obraz mnie takiego jak na YouTubie. Dawaj 5 minut za 100 polskich złociszy od 18.22. Dobra. Na taki challenge możemy iść. Pewnie, że tak. Czyli jeszcze 2 minutki. Kurwa, kurwa, chuj. Jeszcze muszę się, wiecie, wyładować. Łatwe sianko. Alter ego neutralne na Twitchu bez kitu. Ale powiem wam szczerze, chociaż nie, dobra. Miałem powiedzieć, że prywatnie tyle nie przeklinam, ale teraz sobie zdaję sprawę, że jednak przeklinam tyle prywatnie, więc chuj z tym, nieważne. Dobra, czyli od 18.22, czyli do 18.27. Okej, okay, no jest to do zrobienia. Będzie mi co prawda... Widzicie, jaka sprzedajna kurewka? Ej, właśnie THC, a jak ktoś napisze przekleństwo na czacie i ja to z rozpędu przeczytam, to się liczy, czy nie? Musimy ustalić zasady, zanim zaczniemy ten challenge. Dobra, co my tu mamy? Na siłkę, plus 22, mało. No to na razie nieważne, to nieważne. Mamy jakieś buty dla zwiada. Plus 72, bardzo dobre. Punkty życia plus 14. I to będą te. Od razu tutaj sobie ładnie poprzebieramy te pachołki przy okazji, żeby miały nowszy ekwipunek. To nieważne, to nieważne. To też na wszystkie staty. O! O kurcze! I tu nie musimy zamieniać. Pięknie, bardzo dużo nam dało. Dobra, jeszcze minutka.
w sensie do startu challenge'u. Zobaczymy, zobaczymy czy mi wyjdzie. Plus 70, też bardzo dobrze. Dobra, dobra, może tak być, okej, okay, 5 minut od teraz. Przekleństwa z czatu również omijam. Kurczę, mam wrażenie, że brakuje mi słów. Trochę. W sensie, że bardzo muszę uważać i nie mogę sobie tak płynąć, jak zawsze płynę, co mi ślina na język przyniesie. Ale... no, spróbuję się podjąć tego wyzwania, drogi THC. Jaśnie panie. Mówiąc tak kulturalnie i po dżentelmeńsku. Dobrze, więc udajmy się teraz do piekła w strefie mroku, aby spróbować pokonać kolejnych dwóch przeciwników, którzy nam jeszcze tutaj zostali. Mam nadzieję, że nam się to uda. Zmutuj mikro na 5 minut, jest? Nie, nie, to będzie oszustwo. Oczywiście liczę, że jakoś pokonamy tych przeciwników. Mamy już 318 level, więc już 6 leveli wbiliśmy od tej pory. No nie no, naprawdę mi brakuje słów. Dobra, pięknie. Pięknie udało nam się pokonać tego przeciwnika. Jakiś to był performance, moi drodzy widzowie. Jeszcze jeden w piekiełku nam tutaj został do ubicia. Belzebos. Rozumiecie? Piękna sprawa. Jak idą te lożki dzisiaj. Bardzo ładny progresik. Bardzo fajnie nam to wszystko wychodzi. Normalnie jakbym ekipę odpalił. Bez kitu. Dobra, i piekiełko zamknięte również. A w ogóle... No widzę, że tylko minutka. Właśnie spojrzałem przed chwilą. dziękuję za przypomnienie, Karolinko. Dobrze. W ogóle muszę sprawdzić, jakie my mamy runki do zdobycia przy tej ilości, którą mam, bo tutaj już druga broń i w sumie nie lecą takie dobre, ale okej, okay, to nam daje bardzo dużo, 83 średnie, więc sobie podmienię przy okazji, jak już poleciało. I teraz tak. Czekajcie, sprawdzę jaką ja tu mogę maksymalną w broni, bo nie spojrzałem na to przed streamkiem. Ja mam tutaj jeden nonilion. Jeden nonilion. O kurcze. To jest 19%. Jeśli dobrze spojrzałem. Czyli wypadałoby jeszcze wymienić te runy tutaj, nawet ze zwykłych broni. Jak będę miał, o, okolice 18 na przykład. Tu mam 13. Może przy okazji jakiś epik poleci fajny. Stream zatwierdzony przez Instytut Matki i Dziecka. No staram się, nie? Za stówkę? Kurczę. Za stówkę to mogę nawet na 5 minut przestać być patusem. O. Dziękuję pięknie za stóweczkę. Kurwa no, ale nie powiem, ciężko było. Strasznie na początku. Powiem tak, jakbym tak dłużej nie przeklinał, to nawet bym się może tego nauczył. Ale z początku było strasznie ciężko znaleźć jakieś słowa zamienne. Dobra, jeszcze jedna brońka. Przynajmniej ta osiemnastka musi być. Runka w sensie. 15. No proszę cię. 15. Ale tak, no. Fajny challenge. Dziękuję oczywiście THC za donejcika. Dzięki, dzięki śliczne. Jezu, no znowu 13. No żeż ja pierdolę. Sianko Bateu, witam cię serdecznie. 14. Nie no, pierdolca dostanę, przysięgam. 17. Jaki jest potężny rozstrzał tych run, nie? 13, 15, no proszę cię, no. A tu nie chcę spędzić kurwa reszty dnia na rolowaniu. 17. No 18 musi być, no nie ma chuja. Dobra, dziękuję. W sumie i tak niedługo tą brońkę będziemy zmieniać, ale się przyda może. Dobrze, co my tu dalej możemy klikać? Piekielny Peter, na niego mamy 0,91. To jeszcze jego sobie możemy pierdolnąć. Tutaj cyk. Teraz po tej zmianie runki to pewnie jest jeszcze więcej, więc jego możemy sobie machnąć. Nic mi nie mów, z runami 25 mogę mieć i nie dropiło mi sadek. Serio, możesz mieć już 25% runę? A ja mogę mieć 19, która mi nawet nie leci? Ja pierdolę. Jezu, jak ja zaniedbałem tą postać. Dopiero teraz to do mnie dociera.
Ja zawsze miałem jedne z lepszych runek na serwerach. Jak tak porównywałem z innymi po jakichś broniach i tak dalej. Ale to w sumie przez to, że kupca robiłem co 20 godzin. Na tym serwerze sobie odpuściłem to. Ale no, zaniedbane zostało dość mocno. Ja mam 47 na EU6. W sensie 47 run. A Lukasowi chodzi, że może mieć 25% w broni, jeżeli dobrze zrozumiałem. Także wiesz. Rozumiesz jak jest. No dawaj, padnij. Na niego nie mamy co prawda tak dużo procent, mówię. Było 0,91 przed zmianą broni. Ale... Chociaż czekajcie, może jakieś tornadko. Tornadka nam powinny popadać jeszcze fajnie. Czy to rozpiska run jest zjebana? Ja wydałem 700 grzyba na rolowanie niby max runy i za chuj nie było takiego? Wiesz co, no widzisz, no ja teraz też niby mam jeden nonilion, a mi żadna broń nie poleciała, która daje 19%, nie? Wszystkie były 18. Więc może trzeba to traktować z przymrużeniem oka i może... Jakby wiesz... Może trzeba, tak jak masz maksymalną, to trzeba traktować, że maksymalną minus 1, nie? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale coś w tym jest. Że może nie być to do końca tak precyzyjne, jak powinno. Dobra, lecimy dalej. 320 level już dobity. To tornadko, no jako tako idzie. Tu niestety mamy mało miejsca w ekwipunku. Przydałby się event kowala. W ogóle mamy takie potężne eventy. Zobaczcie, od chuja jest tych eventów. Ale niestety eventu kowala brakuje, trudno. Nie tak dawno był. Jak masz jeden coś tam, to nie dropi, a jak masz 7 tego samego, to już dosyć często. A, no, bez kitu, może tak być. Bo jak szukałem, pamiętam, EQ dawki na jednym koncie, jak miałem właśnie równe chyba 10 septilionów, to też mi właśnie nie leciało... Celaden dorzucił 6 zł i 66 groszy. Znasz żart o napięciu? Napięciu napadło 10 stare baby w pomarszczone zady. Dziękuję ci pięknie, Celadynek, za 6,66. Zajebisty żarcik. Spodobał mi się. Fajny. Dzięki pięknie za donajcika. Udało mi się, rolnik. Nie jestem takim patusem, na jakiego się kreuję jednak. Jeżeli oczywiście w grę wchodzi stuwa. Wiadomo jak to wygląda. Dobra, tu już nam nie idzie coś. Teraz tak, Góra Olimp, poklikamy sobie jeszcze te gównolochy. Może jeszcze jakiś level wyciśniemy z nich. Te, na które mamy fajne procenty. Jakbyś miał pić jednego browara do końca życia, to jakiego byś pił? No jak to jakiego? Beczkowe mocne wiśnia. Prosta sprawa. Nie no. O, właśnie, to nam szybko pada. Tak całkowicie poważnie... To chyba bym pił... no kurwa, Desperadosa, nie? Desperadosa bym pił w chuj. Widać, że student? Ja już nie studiuję, Reynolds. Ja studia skończyłem w lipcu. Także już nie jestem studentem. Natomiast nie no, Desperadosa chyba. Ja zawsze jak sobie kupuję browara... A kupuję rzadko dość. To właśnie despiki. Dużo procent, smaczne, szybko klepią. Nie potrzebujesz jakoś dużo. Generalnie polecam. Dusza studenta jeszcze jest przy tobie. Garage lepszy od DPRK. Garage jest dobry też, no. Garage też jest smaczny. Ale tak jak miałbym wybrać, to chyba jednak Desperadosik, no. Ale garagi też lubię. Zwłaszcza te takie. Nie wiem, czy one są wiśniowe. Sianko Spektra. Nie wiem, czy one są wiśniowe, czy one są... Kurwa, no ten taki kolor, czy jakiś malinowy? Nie, malinowy to chyba nie jest, nie pamiętam. No ale coś koło tego, nie? Dobrze. Co my tu jeszcze mamy? No tego piekielnego Petera z takich sensowniejszych procentów. W sumie to tak, dobra, inaczej. Piekielny Peter teraz. Spróbujemy go jeszcze ubić. Na niego nawet sensowne procenty. Ile procent jest? Na kogo Spektra? Bo nie wiem. Jeżeli ci chodzi o Petera, to 0,91. O! Chyba to, co Karolinko, ty napisałaś, no. Czyli to truskawkowe by było, bez kitu. Chyba to jest ten smak Garaga, no. Chyba tak. Sianko Skilż, witam serdecznie.
Wydaje mi się, że to ten smak. No, no, no. Dobra, siedzi. Mamy to, pięknie. 321 level. Sprawdźmy sobie tą waleczkę. Dla mnie za słodki zdecydowanie. Tak, to prawda. Jest słodki, ale tak z jednego wypić git. Tak na początek. Okej, okay, mamy jakieś rękawice. Plus 38. W sumie to możemy je wymienić, czemu nie? W ten sposób. Aha, ja tu w ogóle... W ogóle mogę te itemki trochę bardziej poulepszać. Miałem to zrobić teraz, ale to dobra. Zaczniemy może od rękawiczek. Weźmiemy je razy 5. I inne rzeczy jak powymieniamy, to sobie wtedy ogarniemy tak samo. Dobrze, jeszcze jeden skanik może. Czy coś my tu jeszcze możemy zrobić? No nic ciekawego nie ma. Mamy jeszcze 1,5% na Hel, na Hagrida 1% i potem na Smuldera 0,22. Dobra, to teraz przebieranko. Teraz przebieranko i zobaczymy, jak to pójdzie. Muszę przebrać wszystko oprócz rękawiczek, tak na dobrą sprawę. O, proszę bardzo. Fajny hełmik, tylko punkty życia musimy wymienić. Niech będzie tak, niech będzie dodaj miejsce na klejnot, odzysk klejnotu, pyk. I zrobimy sobie tak samo razy 5. Ulepszę na maksa ogólnie te itemy, ale zobaczymy, na ile będę w stanie, no nie? Ogółem o 18.51 jakiś zwój ma być nowy, pamiętaj, bo mogę zapomnieć. A, bez kitu, no, to sobie zobaczymy. Masz rację, masz rację. Jakby dali brońkę albo rękawice, to by było zajebiście. O kurwa. O kurwa. No, tego potrzebowałem. Pięknie. Plus 50 i jaki rozrzucik zajebiści. Zajebisty. Piękna sprawa, dobra, lecimy dalej. Co w wodzie ma cukry? Wydaje mi się, że woda nie ma cukru chyba. O co chodzi z berylem? Beryl ci daje ogólnie... takie same statystyki jak gem pojedynczy, czyli na przykład na zręczność, ale ci daje dwie statystyki, twoją główną plus HP. I tak działa po prostu. Zobacz, beryl na przykład tutaj w rękawicach mi daje 469 zręczności i wytrzymałości, czarny gem jest o wiele słabszy, daje mi wszystkie cechy, a gem na jedną statę by mi dał takie same mniej więcej staty jak ten beryl, tylko że no, kurwa, na jedną statę, nie? Logiczne. Więc no berylki są ogólnie najlepsze. Berylki trzeba mieć, jak już masz możliwość, to całe eku w berylkach. Dobra. Spróbujmy dalej. Co nam tu jeszcze jest potrzebne? Klata i buty. I możemy iść do gabinetu magii. Napij się alkusie? No piję cały czas. W sensie wodę. Nie piję alkoholu. Na razie. Na razie jest detoks. Dobra, mamy klatę i nawet nie musimy runki zamieniać. Pięknie. Pyk, czyli jeszcze buciki nam są potrzebne. Ty, a ja tu nie mam żadnych butów? Nie mam. Dobra. Musimy szukać. Trzy... O, i tu zajebiście, bo pancerz na plus. No ale dobra, już trudno. Trzymaj się, rolniczku, trzymaj się. Miłego wieczorku ci życzę. Paseczek. Kurwa, teraz szukać jednego itemu, jeżeli chodzi o zbrojownię, to jest, kurwa, powiem wam, najgorsze, co może być. Jak już ci zostaje jeden itemek do wymiany, no ale te buty są stare, to wtedy jest najgorzej rolować. Bo najciężej po prostu znaleźć to. No ale jakoś nam się uda. Może teraz tak, może przerwa na gabinet. Gabinet w miarę szybko powinniśmy sobie wymienić. Ile ja mam potki? Ponad miesiąc. Dobra, to potek na razie nie kupuję, bo mi się nie chce przedłużać zbędnie. Ogarniemy sobie najpierw ten gabinecik magii. Dziś gorąc jest? Kurwa, daj spokój. U mnie dzisiaj rano trochę deszcz popadał, ale potem, kurwa, w ciągu dnia się zrobiła taka jebana duchota, że się nie dało siedzieć. Zresztą do tej pory jest taka duchota. Ale no co zrobić? Duchota duchotą, ale komputer się sam nie kliknie, nie? Dlaczego tedy, kurwą, jest? Ale tam od razu, kurwa. Nie przesadzaj. W sumie to nie wiem. Dobra. Mamy to.
Zamieniamy runki od razu. Odzysk klejnotu. Tu dajemy razy 5, tu dajemy razy 5. Dobra, rolujemy dalej. Ej, bez kitu? Co bez kitu? Taką kurwę youtuberską znaleźliśmy? Jaką kurwę youtuberską? A, na EU6. O kim mówisz? Bo nie rozumiem. Dobra, to możemy zamienić też. Odzysk klejnotu, cyk, cyk i razy 5. Typ pozbierał kodziki, powchodził do gildii, po czym bez słowa wyszedł. No właśnie, właśnie zanim napisałeś ksywkę, to dokładnie miałem ci mówić, czy o niego chodzi. Bez kitu. No on jest znany z tego, on jest ogólnie znany z tego, więc... Fajnie, że jakby to community się nie zmienia. Bardzo często grają jedne i te same osoby, bo kilka takich krzywych akcji już raczej każdy będzie wiedział, z kim ma do czynienia. Już po prostu się nie będą ludzie nabierać. Ale tak, no to jest akurat powszechnie zachowanie u niego, że tak powiem. Jeżeli chodzi o tego typa. Śmieszny, no ale co ci poradzę. To już rozumiem, że nie jesteśmy głupi, a serio tak jest? W sensie jak jest? No to tak jest, no co ja ci mogę powiedzieć? To jest ogólnie jakiś bipolar, dlatego że... O, proszę. Minus 3, ale mogę to kupić dla jakiegoś pachołka. Ten ziomek jednego dnia potrafił mnie ubóstwiać i do mnie pisać, że jestem super, a drugiego dnia dostaję screeny, jak mnie wyzywał od kurew, nie? Także no... Co ja poradzę? Ciekawa sprawa. Dobra, mamy rękawiczki. No nie, no kurwa, potrzebujemy... Kurwa mać. Co nam tyle broni leci? Minus 3, no niby na 3 staty. Dobra, założymy jej to, niech będzie. A następna broń jak nam poleci, to spróbujemy dla Magusia przebrać. Ja pierdolę. O co chodzi? Czemu tyle broni nam leci? Maguś? No i kurwa pięknie. O kurwa. Dobra, to ten Maguś był jednak zaniedbany w takim razie. 300 średnich prawie na brońce. Git. Czekajcie, może my w ogóle spróbujemy do 13 piętra kluczyk wykopać. No nie o to mi chodziło, ale niech będzie. Lecimy dalej. Jakiś gemik. Kurwa, my mamy jednego slota, to będzie tak irytujące. Tego możemy podmienić. Ustawione? Nie no, po prostu... O, dobra, idealnie. Po prostu długo nie zmienialiśmy broni, nie? To z tego wynika. Dobrze, no jeszcze te buty. No nie wiem, kurwa, ile. Z 500 grzybów jeszcze poroluję. Z 500 grzybów, jak mi buty... Nie było tematu. Ile ludzi jest? Ale gdzie Reynold? Gdzie ile ludzi? Bo nie rozumiem. Czy rzucisz groszem na piwo w karczmie? Jasne, wariacie. Tu na streamku? No to masz chyba na dole podane. 77 w tym momencie. Dobra. Teraz tak. Ulepszymy sobie może razy 6, o ile nam starczy surek. A może nawet nam starczy na więcej? Jak tak patrzę. Może nawet się wszystko... Wszystko uda razy 7 jeszcze. Zaczyna jakoś wyglądać ten zwiadowca. Jeszcze po razie. 33 osoby, 44 boty. Jak ktoś mi wykupił boty, to mogą tu być. Ale chyba nie. Chyba nikt nie kupował. Dobra, razy 8 się nawet uda. Okej, i trochę surek sobie odłożymy w razie czego. Na ile ulepszyłeś broń? Też razy 8. Też razy 8. Wszystko razy 8. Ja się zawsze staram tak równomiernie. Dobrze, i co? Mamy tutaj... Nie, jest kibla. Licho piekielne w 13 piętrze 1,5%. Esteros 0,50%. Dobra, no coś tu jeszcze poklikamy. W takim układzie. A ty, Lukas, w ogóle który masz level w tym momencie?
Kupiłem Lukas, no. Dobra, zacznijmy sobie od niego. Kurwa nie no, 330 levela to ja nie dobiję, nie ma opcji. Patrząc na to, jakie mamy procenty, to raczej nie. Dobra, możemy to wywalić na razie, niech będzie. To sobie obejrzymy, bo to w sumie ciekawy loszek już, w miarę. 325, jutro zaczynam dopiero. Łowca demonów ma itemki wojownika i broń zwiadowcy, kochanie. I trochę klikałem tornada, jeszcze tam pójdę, no. Ale już troszkę kliknąłem. Mamy tak, na tego mieliśmy 1,5%, na Esteros mamy 0,49. I z takich lochów, które nam dadzą więcej expa, to tyle. Na Smoldera mamy 4%. No dobra, zresztą, po prostu będę leciał po kolei. Nordycy bogowie, hell. 12% mamy na nią. Jaki rekord miałeś na streamku ludzi? Bez rajda to chyba 600 osób. A z rajdem no to 3 koła, ale to przez Twitch dropy, nie? Ale tak bez rajda, powiedzmy taki mój solowy rekord nabity bez żadnej pomocy, to chyba 600 osób. Coś koło tego. Dobra, teraz tak, Hagrid. To jest tu. Na niego mamy sporo, prawie 6%, chociaż kurde, no to są takie lochy, które nam nie dają za dużo, nie? I teraz mamy maga. To potem zobaczymy. Teraz tak, to... Tu chyba możemy już to zamknąć, tak mi się wydaje. Stop klikanie, bo mnie wyprzedzisz? Nie no, jeszcze trochę poklikamy. Trzeba nadrobić tą stratę dwutygodniową. Do 340 dobija, dalej się zobaczy ile procent? Ja pierdolę. O, tu mamy drugiego magusia, ale nie wiem w sumie, czy on padnie. Tak na ślepo chyba... A dobra. A nie, okej. Okay. Nieważne, nie było tematu. To sobie wymienimy. Niech będzie tak, to tak i to tak. W ten sposób. Jak masz około 20%, to możesz coś podświrować z odpornościami na dany żywioł dla ciebie i pomagierów Vesef Tools. Serio dużo daje. Dobrze. Może coś pokminie, ale jak mam być szczery, to mi się nie chce. Dwa levele mnie przebijeś, już się ubieram i gonię. No goń, goń. Musimy się tutaj nawzajem napędzać, Ceronix w naszej gildii, żebyśmy tu trochę odrobili i chociaż to top 3 odbili, no nie? Czy wiem, co robi blondynka w szambie? Nie mam pojęcia, spanki. Uświadom mnie. Dobra, teraz Smolder. Hemoridor, Smolder, lecimy. Na niego jeszcze mamy 4%. No i potem chyba ten Gurołaz. Nie wiem w sumie, kurwa, czy jak ja nie pokonam Gurołaza, to czy mi kolejni nie padną też. Chociaż tam są magowie, to nie jestem przekonany. Ale no spróbujemy. Najpierw musimy Gurołaza ujebać, żeby potem dalej coś myśleć. Szkoda, że nam ten portal nie padł, ale to już są takie dalsze portale, to tak szybko nie padają. Może jutro się uda. No i co tutaj więcej? Cerber 0.28. Nexta nie zrobisz? No właśnie. 0.49 Spektra. Cerber 0.28, Dr. Bank 0.22 i gruboskórny Gerd 0.03. Takie mam procenty po Esterosie. No to już końcóweczka. Końcóweczka niestety, chcąc nie chcąc. Dlatego, że... No co ja mogę? Nic nie mogę. W sensie, no jeszcze zrobimy procenty, ale... Tak, no bo to jest maguś, my jesteśmy zwiadowcą, tak, no. Mi się w sumie pomyliło, bo to chyba... zrobisz, ja w ciebie wierzę, dziękuję ci pięknie. Mi się chyba ubiło, że ja na berserku to zrobiłem jeden po drugim. No ale na starym berserku ubić maga to nie był problem. Dobra, siedzi. 323, pięknie. To kosztuje dychę. No można by to zostawić w sumie. Co mi tu daje mało kryształku? Niech będzie to. Sprawdźmy sobie Gurołaza. Też tornado jest i goldzik w staty. No, zaraz to zrobimy. Na co ostatnia szansa, Kimpek? Bo nie mam pojęcia, o czym mówisz. Na wyruchanie szympansa XD. Ale kurwa, z ciebie jest kawalarz, ci powiem? Jajca jak chuj. Jak się zbliżasz do zamknięcia pierwszych 9 lochów Spektra. Jak się zbliżasz do zamknięcia pierwszych 9 lochów, to wtedy.
Tuny na zwiadzie 327, dawaj, dawaj, Polish Mountain. No zobaczymy, jak to pójdzie, ale nie wiem. No idź się komp, idź się komp. To jest około, no tak na setnym levelu bym zaczął ulepszać chyba. Tak mi się wydaje. Na około setnym levelu, wariacie. Chociaż no to zależy od twojego progresu, no jak ty mówisz, że chcesz ładować 8 koła grzybów, to wydaje mi się, że te pierwszych 9 lochów to ty zamkniesz jeszcze dzisiaj, nie? Bo to nie jest nic ciężkiego. Ale no wiadomo. Dobra, teraz mamy tą, kurwa, serię nietoperzy, które są dość mocno wkurwiające. Kolejny useless zwój, a co nam poleciało? A, chyba się muszę przelogować. A dobra, to. No tak, no to useless. No kurwa, to EU5 nie oddaje, jeżeli chodzi o zwoje. Był taki jeden serwer, nie wiem czy to nie było EU1, na którym pierwszy zwój, jaki nam poleciał, to była broń, a drugi to były rękawice. Więc... no tam oddała akurat. Dobrze, no spróbujmy dalej te nietoperzyki. No fajnie by było chociaż z level wycisnąć z tego tornada, ale... no nie idzie to jakoś dobrze. Kiedy będzie CS? Chodzi ci, że CS na streamie? Oj wariacie, obawiam się, że nigdy. Już prędzej bym zagrał na streamie w League of Legends niż w CS-a. Tak szczerze. Peciora, który ty masz w ogóle level? Że tak zapytam. 323, okej. A ty grasz Magusiem, no nie? Dobrze kojarzę. Tak? No właśnie. No tak, no to Magusiem ci jest ciężej w tych lochach mimo wszystko. Czy planujesz streamować coś oprócz Shakesa? Planuję. Planuję jakieś inne gierki postreamować, jak mi się będzie bardzo nudzić. Ale na razie mam dość duży zapierdol, więc... no na razie nie. I zresztą, no, internet musi być też lepszy, nie? Do streamowania jakichś innych gierek. TFT? TFT też myślałem, no. O TFT też myślałem, tak szczerze. Ale ja w TFT się zatrzymałem na pierwszym albo drugim sezonie. Więc teraz totalnie nie ogarniam, co się dzieje. Siemanko, Midelagore, witam. Ale TFT też jest takie fajne na streamki, takie chillowe. Dobra, rozjebaliśmy te nietoperze. Może pójdzie dalej. Pierwszy sezon najlepszy? Też mi się tak wydaje. Czy tak dużo pracujesz? Nie. Po prostu... inne rzeczy mam do ogarniania. Takie bardziej prywatne, nazwijmy to. A Wiedźmin? Wiedźmina pograłem chyba 30 minut. I... nie chciało mi się dłużej. Hello, Misel, hello. Dobra, no co... dobra, mamy level. Coś tam siada to tornado. Jak te nietoperzyki padły, to coś tam siada. Siemano, Gichu, witam cię serdecznie w ogóle. Ja ogólnie mam bardzo często tak, że ja nie potrafię grać w singlówki. W sensie, mnie po prostu singlówki od kilku lat nudzą. Kiedyś byłem jakoś tak za czasów gimnazjum, podstawowy, to byłem takim zagorzałym gamerem, nie? W sensie, wszystkie gierki ogrywałem, jakie mi tylko wpadły w ręce, o jakich usłyszałem, wszystko kurwa od początku do końca. A od kilku lat to ja mam ochotę, ostatnio miałem tak z God of War'em, taką miałem ochotę pograć, czekałem aż będę miał... czekałem aż będę miał przerwę między semestrami, w sensie tą taką zimową, w lutym, na studiach. Mówię, kurwa, ale będzie napierdalane w tego God of War'a. No i co, odpaliłem, pograłem 30 minut i stwierdziłem, że nudy i spierdalam. Niestety. Do singlówek nie jestem przekonany. Kiedy gramy w The Walking Dead? Kiedy sobie życzysz, kochanie? A poza kompem grasz? W sensie jak poza kompem? To tak jak ja z FIFką? Kurwa, weź mi nic nie mów. Z FIFą to ja miałem tak, że chyba od FIFY 9 do bodajże 17 albo 16 kupowałem kurwa co roku FIFę i napierdalałem non-stop, nie? Ale to też mi się przyjadło.
PlayStation albo Xbox. PlayStation mam, jakieś stare, chyba kurwa trójkę. Ale ja nie lubię grać na konsoli. Ja wolę na kompie. Nie, jemu chodziło o konsolę. Dobra, no tu już nam nie siada. 406 Tornadko, nie ma tragedii. Czy na taśmę posklejane PS3? Nie. To akurat w miarę nowe i dobre, bo w ogóle praktycznie go nie używałem, nie? Dobra, sprawdzimy procenty. No dobra, na Psyriusza Borka mamy 9%. To jego jeszcze sobie ubijemy. O, szybko. Pyk. Tutaj, aha, tu mamy jakąś brońkę. Minus 7. I też za 10 baniek. Dobra, to też niech ona sobie idzie tutaj. To wszystko będzie albo do kibla, albo do wiedźmy. To możemy sprzedać, niech będzie tak. Okolice Kielc Spektra. Mam 40 km do Kielc. Ze Świętokrzyskiego generalnie. Dobrze, teraz tak. Na Tora mamy prawie 2%. To jeszcze go sobie ubijemy. Jestem tu drugi dzień rzędu, czemu nie dostałem żadnej odznaki? Newaz, możesz dostać co najwyżej timeouta. Z tej okazji. Czy życzysz sobie taki prezent? Czy nie odpowiada ci? Decyzja należy do ciebie. Dawaj, lepsze to niż nic. Nie no. Nie mam serca zmutować widza bez powodu. To tylko był taki żart. Żart. Kurwa, nie umiem się wysłowić. Jestem pierdolnięty, przysięgam. Wiedziałem, że wymiękniesz S? Nie no. No dziwnie mi tak stajmautować kogoś bez powodu. Ja taki nie jestem. W ogóle timeouta u mnie dostać, to naprawdę trzeba być totalnym zjebem. Albo bana. Dobrze, teraz mamy jeszcze Hemoridorek. Na nich mamy 1%. Też możemy jeszcze spróbować ubić, chociaż to jest takie dociskanie na pałę. No i tak, na Cerbera mamy 0,34, to się nie opłaca. Natomiast na Wróżka Henryka mamy 0,25. Więc nie wiem, czy tego Wróżka Henryka by nie spróbować. No 0,25 to nie jest dużo, ale też nie jest mało. Być może by nam odblokowało jakiś kolejny loch. Bo tam chyba kolejny to jest Wojownik. Więc... No zobaczymy. Najpierw tych jeźdźców trzeba ujebać. Przypomnij sobie te wszystkie głupoty, co pisałem. Już raz się otarłem o odesłanie. No coś tam pamiętam, że pisałeś, ale teraz się ogarnąłeś. Teraz czasem ci się nawet zdarzy być zabawnym. A ja to doceniam. Eto, ja mam do Świętokrzyskich troszkę więcej niż 1H. No widzisz. Kimpek. Świat jest mały. Ja na przykład do Szczecina też mam tylko 8 godzin, nie? Wydawać by się mogło, że Szczecin, Kielce, drugi koniec Polski. A tu kurwa 8 godzinek i jesteś. Szkoda, że przy Steamie nie można twojego kodu twórcy wpisać przy zakupie grzybów. Szkoda. Również nad tym ubolewam. Aczkolwiek... Kurczę no, na Steamie masz drożej grzyby. Więc nie rozumiem, czemu kupować na Steamie. Chyba, że ktoś sprzedaje jakieś grzyby, w sensie... Chyba, że ktoś sprzedaje jakieś skiny i tak dalej i za te pieniądze kupuje grzyby. No to wtedy jeszcze zrozumiem. Ale generalnie na Steamie jest drożej, więc... Bez sensu. Mam 1500 zł ze skinów? A, no właśnie tak myślałem. Dobra, to nam jeszcze padło. I teraz mamy zwiada. Ten zwiad może by też nam padł. I by nam dał 325 level. Ja nie lubię klikać na pałę, ale jak na zwiada, to myślę, że padnie. Zwiad jest dość łatwy, jak gramy zwiadem. Kimpek. Nie mogę udzielać takich informacji. Chyba.
Dla mnie 8 godzin jazdy to norma dzienna, więc jak ktoś mówi, że 8 godzin to daleko, to tam ciut. No tak, tak. Nie no, 8 godzin jest do przeżycia. 8 godzin jest do przeżycia na luzie. No kurwa, padnij, proszę cię. Dobra, może ja po prostu sprawdzę procent. Żeby nie klikać na pałę. Kurwa mać! Mamy na niego 6%, kumacie to? 6%, a on nie pada, kurwa. Ja na niego wydałem ze 100 grzybów już. Co za gówno jebane. Nie mogę. 1580 awki w przygodomacie. A który masz level, Mr. Nate, w tym momencie? Jak zdobywa się skiny w CS-ie? Bo gram już tyle czasu jak na żółto dzioba, a dalej nie wiem. No chyba ze skrzynek. Musisz otworzyć skrzynkę i ci leci skin. Ja też się za bardzo na tym nie znam, ale coś takiego mi się kojarzy. Dobra. To tego nie oglądamy, bo to w sumie nic ciekawego. Tu widzę, że jeszcze na Suworyca Snape'a mamy prawie 2%. Na tego nowego w Szkole Magii. To jest to. Ale czy my chcemy to klikać? To jest 325 level. Chuj wie, dobra. Strefa mroku, lecimy jeszcze tego wróżka. I kto jest po tym wróżku? Po tym wróżku jest Woj. Chyba, jak dobrze pamiętam. Spróbujmy. 0,25% tylko, ale to już są ostatki tak naprawdę do przeklikania dzisiaj. Także może by się udało jeszcze z jeden level wycisnąć chociaż. Byłoby na pewno miło. Kurwa, no jakbyśmy mieli po około 25% runki w broni, tak jak ma na przykład Lukas, no to by to szło o wiele łatwiej, nie? Czysto... No i to jest właśnie, kurwa, piękno tej gierki. To jest właśnie piękno tej gierki. Na 6% wydajesz, kurwa, 150 grzybów, a na 0,25 wydajesz 30. Dzięki, wariacie. Plus 16, mało. Dobra, to sprzedajemy. Czy głosowałeś już na ikonę Necro? Tak, wybrałem dwójeczkę. Next jest za free. Bardzo możliwe, no. No i no to nie będziesz miał, Mr. Nate, chyba 2000 na 393 level, ale będziesz bardzo blisko tego. Ja też na EU1 nie miałem 2000, miałem troszkę mniej. Ale to przez to, że odebrałem jakoś tam w trakcie zbierania przed level upem właśnie z kalendarza. Więc no, jest jak jest. Obrażenia od ognia najlepsze w broni. Ceronix, nie ma to znaczenia. Tak naprawdę to, jakie masz obrażenia w broni, działa tylko na lochy, które mają jakieś odporności, ewentualnie na Elevator. A tak to obrażenia sobie dajesz jakiekolwiek, byleby większy procent był. Nie ma to znaczenia. Tak samo jak potem topowi gracze będą mieć łączną odporność na wszystko, no to też w PvP ci to nie zmienia, czy będziesz miał ogień, czy zimno, czy coś. Wiesz, kiedy ma być dostępna ta klasa do grania? Nie mam pojęcia. Skoro już zadecydowali, jaka będzie pasywka, skoro już głosują na ikonkę, to wydaje mi się, że już niebawem się jakaś beta pojawi z tą nową klasą, no. Takie mam wrażenie. Ale no zobaczymy. Dobra, sprawdzę, ile mamy na niego procent. Ja tak nie lubię klikać na pały. 0,40. 0,40. Ty właśnie, a jak to ja stoję z trenerem? Mogę go ulepszyć? Kurwa, nie mogę. Brakuje mi trochę dusz. No chuj, trudno. Dobrze. No jeszcze powinien siąść, mimo wszystko. I on nam da chyba 326, jak się nie mylę. I to będzie koniec na dzisiaj, czyli wbijemy 14 leveli. No, no nie tak źle, powiedz. Nie ma tragedii. Ej, właśnie, a czy ja nie mogę jakichś środowisk jeszcze poklikać? Wydaje mi się, że powinienem móc w razie czego. Chociaż nie, nie wiem czy mogę. Zaraz zobaczymy. Bo to w sumie też oplułem w ostatnich dniach, powiedzmy. No dawaj, dawaj. Pirodliszkę masz? Tak, tak. Pirodliszkę...
A w sumie czy ja ją... Nie, no mam, bo ja ją ubiłem podczas eventu. No mam, mam. Na 50 levelu już prawie. A dzisiaj są w ogóle sterylne sedesy, Lukas? W sensie w ten weekend? Nawet nie wiedziałem w sumie. Teraz są? Aha. Nawet nie zwróciłem uwagi. Jest tyle tych eventów dostępnych, że szczerze mówiąc, nawet się jakoś bardzo nie rozgarniałem, co i jak tam. No dawaj, dawaj. Tutaj dostaniemy 300 milionów, a nam jest potrzebne 200 coś. Dobra. Jebać. Wbijemy ten level, no nie ma opcji. Pachołki mają bronie zmienione, runki mają zmienione. Itemki jakieś tam powymienialiśmy też w międzyczasie. No nie widzę innego scenariusza, żeby nam to nie padło, nie? Dużo ci stat brakuje, jak tak patrzę? W sensie mówisz o podstawach? Tak, no... No nie ma co się dziwić, no mówię, no ja 2 tygodnie klikałem tutaj awkę na tak niskim levelu. Wierzę, już też mogłem pewnie wcześniej ubić, a tego nie robiłem. No i po prostu tak o, klikałem, żeby klikać. To też się trochę, powiedzmy, stat... Nie wiem, jakby to powiedzieć. Straciło, czy coś? Czy grałeś kiedyś w Terrarię? Tak. Jak byłem młodszy, to grałem w Terrarię. Ale nie byłem jakimś fanem. W sensie nie grałem jakoś dużo. Po prostu tak z ciekawości sobie odpaliłem, o co w ogóle w Terrarii chodzi, no nie? Tak o. Jezu, no nie mogę. Ja kurwa nienawidzę, jak loch mi tak długo nie pada. I to jeszcze na 0,40. Proszę cię. Dobra, dziękuję. Wonder SF Tools, tak się nazywa strona. SF Tools. Plus 70, dobra, możemy od razu podmienić. I tam sobie możesz sprawdzić. Jak sobie wpiszesz na YouTubie kalkulator do lochów neutral, to ci wyskoczy mój film na temat SF Toolsa. Pachołki za dużo nie zrobiły. Głównie my tutaj znowu unikamy. Kurwa, go nas bije mocno. Pojebany. Dobra. Tyle. Tyle jeżeli chodzi o klikando. Tu możemy, tak jak mówię, jeszcze sobie te pupilki ogarnąć. Tego ubijemy. Tego chyba też ubijemy. Dokładnie. To jeszcze może dzisiaj nawet złapę. Omnibuma. O, Omnibuma też ubiłem. Niech będzie. Zobaczcie, Jezu, kurwa, jak to konto... Jak ja to konto zaniedbałem, to jest masakra. Oko, Hipman, ten. I Magut padnie? Magut chyba nie, totalnie oko dziś w dzień było? No właśnie, właśnie. Ja tutaj tak karmiłem te pupile codziennie, a w ogóle zapominałem o środowiskach. Dobra, to jeszcze nam trochę expa wpadnie, dzięki temu. Tutaj można zauważyć, że Giga, nie lubisz zwiadowcy? Nie, to nawet nie... To nawet nie chodzi o to, wiesz? Nawet nie chodzi o to, po prostu... No, tak wyszło. Dobra, Panzerniksa możemy dzisiaj złapać. Tutaj tą pirodiszką to chyba jeszcze nic nie ubije. Tak mi się wydaje. Paladon? No, Paladona dzisiaj można, ale Paladona ja nie ten. No, jeszcze nie mogę ubić, nie? Chyba. Jak ja Maguta nie mogę ubić raczej, to co dopiero Paladona. Może następnym razem. No i Ślawężem nikogo nie ubije. Dobra, no ale coś tam jeszcze sobie dzisiaj połapiemy, zawsze to jakieś staty wpadną. No to co? Do najwyższego levela na serwerze brakuje nam 24 levele. Tutaj THC podejrzewam, że jeszcze będzie cisnął jutro, czy tam kiedyś, czy tam w niedzielę, na evencie. THC, dobrze mówię, czy się mylę? Mam zajawkę na Shakesa, mam, ale wiesz... Nichuja, okej. Okay. Mam zajawkę na Shakesa, tylko mam dużo kont, nieraz nie mam czasu. Mam teraz też inne rzeczy do ogarniania i po prostu, wiesz, nie zawsze jest
czas na to, żeby się skupić w 100% i wszystko robić od linijki. Więc nieraz po prostu tylko wchodzę, przeklikuję konta i wychodzę, bo nie mam czasu, nie? Rozumiesz? Plus no, ja bardziej klikam for fun, nie chcę się tutaj bić o żadne topowe pozycje czy coś. Z racji tego, że jestem partnerem, to nie widzę w tym sensu. Po prostu gram, żeby wam robić kontencik. Ale zajawkę mam, jak najbardziej. No, także 24 levele do topowego levela, 326, 14 leveli wbiłem, nie ma tragedii. Tu już książeczkę możemy odebrać. I wszystko. Nie poszło tak źle, chociaż nie ukrywam, że ten 330 kusił, no ale nie ma opcji na razie. Nie ma już tutaj jak i co przepchnąć.